Dzień dobry Państwu, kurier rzeszowski, Waldemar Ruszel, dziennikarstwo obywatelskie. Jesteśmy dzisiaj w siedzibie Fundacji Potrafię Pomóc w Rzeszowie i porozmawiamy o plebiscycie, który właśnie wystartował, Rzeszów bez barier. Czym jest Rzeszów bez barier? Rozmawiamy z osobami, które tutaj w Rzeszowie koordynują pracę, Edyta Rudzka i Natalia Popek. Rzeszów bez barier jest plebiscytem, który swój początek wziął we Wrocławiu. Tam jest główna siedziba naszej fundacji. Fantastycznie tam się to sprawdziło. Plebiscyt polega na tym, by wyróżnić dobre działania, dobre postawy, no wszelką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Chodzi o to, żeby one czuły się dobrze w swoim mieście, żeby były dostrzegane, żeby były ich potrzeby dostrzegane, ale najważniejsze jest to, że ten plebiscyt zmienia mentalność ludzi. Dlatego właśnie pierwsze pytanie, jakie mi się zrodziło, gdzie Rzeszów ma bariery? W czym możemy coś jeszcze ulepszyć, doskonalić? Ponieważ chodzę po ulicach i z jednej strony mogę powiedzieć, że jest dobrze, a czasami jednak ja coś widzę, ale w czym wy widzicie te bariery w Rzeszowie? Myślę, że bariery na przykład architektoniczne, czyli to, co widać, to jest mały, to nie jest jeszcze olbrzymi problem, ponieważ jeżeli, no i największy problem to jest mentalność Rzeszowian, zresztą tak jak obywateli każdego miasta. Chodzi o to, że gdy zmienia się mentalność, to zaczynamy dostrzegać rzeczy oczywiste, takie jak nawet bariery architektoniczne. I łatwiej wtedy nam zrozumieć to, że to trzeba zmienić po to, żeby ktoś inny też mógł żyć, korzystać i uczestniczyć w tym, co dla nas jest ważne, co jest dla nas naturalne i codzienne. Czyli rozumiem, że czasami nawet takie postawienie się w roli osoby niepełnosprawnej na zasadzie, jakby tu przejechał wózek, czy osoba niewidoma, czy ktoś o kulach, ułatwia w zmianie mentalności, pomaga? No, myślę, że pobudza wyobraźnię przede wszystkim, bo jeśli nie trzeba, wystarczy być mamą z dzieckiem. Po prostu nie trzeba być wcale niepełnosprawnym, żeby domyślić się, iż będąc kierowcą, tak ustawiam samochód, żeby ktoś jeszcze mógł skorzystać z tego miejsca, bo jest to jednak chodnik, jednak miejsce przeznaczone do innego użytkowania niż parkowanie samochodów. Ale no to ciągle dalej brniemy w tym wokół tego tematu mentalności. I dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, którzy budują nam miasto, ulice, chodniki, architektów, ale też chodzi o taką o mentalność wyższego stopnia. Chodzi o ludzi, którzy organizują życie innym ludziom. Chodzi o różne przedsiębiorstwa, zakłady. Tu jest ta odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli jedna z kategorii, która będzie wyróżniona w plebiscycie. Chodzi o to, żeby nie tylko pomagamy niepełnosprawnym, żeby mieli pracę, żeby byli, żeby zarabiali pieniądze. Chodzi o to, żeby oni się czuli częścią społeczeństwa, żeby się w nim odnajdywali, żeby rozumieli, że są rozumieni, żeby oni mieli tą świadomość, że są rozumieni, że ich problemy są dostrzegane i ktoś myśli też o tym, żeby oni byli integralną częścią społeczeństwa. Czyli rozumiem, że przedsiębiorca, nawet jeżeli już przystępuje do budowy budynku, firmy, to już na początku przygotowuje również ten budynek pod kątem osób niepełnosprawnych. To jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność, prawda? Czasami jest tak, że my nie mamy osób niepełnosprawnych, więc nie ma takiej potrzeby, a najpierw trzeba stworzyć warunki adekwatne do pracy dla osób niepełnosprawnych i te osoby niepełnosprawne będą chciały wtedy pracować, prawda? To moje pytanie jest też takie, może powiedzmy o tym, jak to wyglądało wcześniej, bo padło tutaj już o Wrocławiu. Co we Wrocławiu ten plebiscyt zmienił? Jak on wyglądał? Ile lat już funkcjonuje? W tamtym roku odbyła się 8. edycja Wrocław bez barier. No, dało to efekty, jak widzimy, można przeczytać, kto dostał wyróżnienia, jakie certyfikaty. No, dużo naprawdę się zmieniło dzięki władzom miasta też i naprawdę możemy brać przykład z Wrocławia, wprowadzając właśnie taki plebiscyt, żeby poprawić mentalność, architekturę i ogólnie.
Czyli rozumiem, że nie tylko sama fundacja tutaj działa, sama dla poprawy tej sytuacji, tylko to jest współpraca przede wszystkim właśnie z biznesem i z miastem. Tak, to współpraca z miastem jest podstawą w ogóle czegokolwiek, jakichkolwiek działań. Chodzi o to, żebyśmy umieli dostrzec te dobre Chodzi o to, żebyśmy potrafili dostrzec te pozytywne działania, dobre, i umieli je wynagrodzić po prostu, promować, bo one nakręcają dalsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych i po prostu poprawy ich bytu życia. Chodzi o to, żeby ich wciągać w życie miasta, ale nie tylko w jakąś część przeznaczoną dla niepełnosprawnych, tam sobie ich damy. Chodzi o to, żeby oni mogli w pełni po prostu funkcjonować. Dokładnie tak. Dobrze, w takim razie mówicie o Wrocławiu. A co fundacja tutaj już w Rzeszowie, ponieważ nie jesteście bardzo dużo znaną mocno w Rzeszowie fundacją. Co do tej pory zrobiliście i skąd macie takie informacje o tych osobach niepełnosprawnych, właśnie jakie mają potrzeby, jak to wygląda? Może Natalia? My działamy już, otworzyliśmy naszą siedzibę w lutym tego roku, ale my już działamy od tamtego roku. Organizujemy biegi świadomości o zespole Pradera Willego, gdzie zbieramy pieniądze na budowę kompleksu Potrafię Pomóc. Zorganizowaliśmy już kongres organizacji pozarządowych z Rzeszowa i pokłosiem tego kongresu były zorganizowane przez nas oraz miasto targi organizacji pozarządowych, gdzie społeczeństwo mogło zobaczyć, czym się zajmujemy, mogło z nami porozmawiać, mogliśmy uzyskać wolontariuszy dzięki takim targom i teraz planujemy zakończenie tego plebiscytu, planujemy 7 listopada, czyli drugi kongres organizacji pozarządowych. Mamy nadzieję, że będziemy mieć dużo zgłoszeń i będziemy mieć w czym szukać. Wybierać. Będziemy mieć kogo promować. Okej, czyli fundacja to nie jest coś, co się zrodziło teraz i pewna idea, pewien pomysł, tylko wasze długoletnie, wieloletnie doświadczenie z całej Polski, rozumiem, i współpracujecie na co dzień, pomagacie osobom niepełnosprawnym i stąd wynika właśnie ta wiedza, którą macie, prawda? No zawsze trzeba się na kimś wzorować i wiedza już jest 12-letnia i mamy prawie tysiąc podopiecznych, więc przeróżne problemy, bo to jest duża grupa, problemy nie są jednolite, ale cieszymy się, że możemy korzystać z ich doświadczenia. To nam bardzo ułatwia działania tutaj w Rzeszowie. Chcemy, żeby stolica Podkarpacia była otwarta na niepełnosprawność, na ludzi potrzebujące, bo tak jest w rzeczywistości, tylko potrzeba działań jeszcze. To w takim razie przejdźmy już teraz do samego plebiscytu. Dla kogo, jakie firmy, jakie grupy, jak to będzie wyglądać, kogo można zgłaszać? Można zgłaszać firmy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, przedsiębiorców. Certyfikaty będą przyznawane w 4 kategoriach. To jest miejsce dostępne dla wszystkich. Integracja społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu i działania innowacyjne. W takich 4 kategoriach wybierzemy naszych przedsiębiorców, organizacje i wręczymy certyfikaty, mamy nadzieję, sygnowane przez prezydenta miasta Rzeszowa pod jego patronatem. Jak mówiłam wcześniej, 7 listopada na drugim kongresie organizacji pozarządowych. Organizacje można zgłaszać do 30 września. Czyli zgłaszamy organizacje, instytucje, osoby, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, polepszenia infrastruktury, czyli każde działanie możemy zgłosić. Nieważne, kogo się nazywa, byle byłoby skierowane do osób w celu pomocy osobom niepełnosprawnym, w celu integrowania miasta, osób z miastem naszym, żeby po prostu żyło się lepiej. Dobrze, w takim razie jeszcze kolejne pytanie. Gdzie można znaleźć i regulamin, i formularz zgłoszeniowy? Regulamin, formularz zgłoszeniowy można znaleźć na naszej stronie Potrafię Pomóc w zakładce Oddział w Rzeszowie, Rzeszów Bez Barier. Można się również do nas zgłosić, wyślemy drogą mailową. Można do nas przyjść na ulicy Piłsudskiego 9 w Rzeszowie, mamy swoje biuro czynne od 8 do 15:30. Można do nas dzwonić, pisać, odpiszemy każdemu, odbierzemy każdy telefon, jeśli ktoś ma jakieś pytania. Super, czyli właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, można tutaj do was przyjść, porozmawiać.
rozmawiać, dopytać o sam jak gdyby plebiscyt, ale tak samo może o to, kto może skorzystać z waszej pomocy, co można z wami zrobić wspólnego. Może czasami jakaś firma, jakaś instytucja ma jakiś pomysł ciekawy i może pomóc, więc również przypuszczam, że darczyńców też przyjmiecie z otwartymi ramionami. Bardzo otwarci na współpracę w ogóle. Dlatego był kongres, dlatego były targi, żeby organizacje ze sobą współpracowały, bo wtedy no, są lepsze wyniki tych działań. Czyli teraz tak, podsumowując, do 30 września można zgłaszać osoby, instytucje, firmy, niezależnie czy to jest osoba prywatna, czy to jest biznes, czy to jest jakaś wydział na przykład jakiś Urzędu Miasta, który się przyczynił, coś zrobił, pomógł, wsparł, udoskonalił, czyli cokolwiek. Promujemy dobre działania. Szkoła może być, przedszkola. Wszelkie instytucje. Tak. Czyli zgłaszamy do 30 września, później będzie oczywiście, domyślam się, jakaś kapituła, będą wybory, głosowanie i ogłoszenie będzie na drugim kongresie organizacji pozarządowych, na który również zapraszamy chętnie organizacje pozarządowe. Myślę, że jeszcze nie raz o tym porozmawiamy. Dziękuję pięknie. Jesteśmy w siedzibie Fundacji Potrafię Pomóc w Rzeszowie. Rozmawiałem z Edytą Rudzką i Natalią Popek, osobami, które tutaj w Rzeszowie koordynują działania Fundacji. Waldemar Ruszel, Dziennikarstwo Obywatelskie, Kurier Rzeszowski.